świetle ostatnich wydarzeń wielu muzyków, aktorów, youtuberów i innych gwiazd polskiego showbiznesu przejęło się bardzo, ale to bardzo przejęli się aktualną sytuacją na Ukrainie. Są jednak wyjątki, które niestety potępiają zachowanie tychże influencerów i twierdzą, że nic się dla nich nie liczy, tylko fame. I tak też jest w przypadku Nike, która jak rycerz na białym koniu musi obronić swoje własne zdanie, bo jest najmądrzejsza na świecie i twierdzi, że właśnie ci sławni ludzie żebrają tylko o to, żeby podbić sobie swój własny fame. Witajcie, ja jestem Mikrus, a to jest kolejny film, tym razem na szczęście już nie na Ele Gavin. Jak powiedziałem na wstępie, Nike zaczęła mieć tak zwanego fioła na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie. Stwierdziła, że przede wszystkim youtuberzy to ludzie, którzy wykorzystują każdą okazję, by nabić sobie fame. Wiecie, tak naprawdę no nic w tym wpisie nie ma takiego nadzwyczajnego i och ach, ale bezpodstawne oskarżenie o nabijanie sobie fejmu jest po prostu nietaktowne. Jakby moim zdaniem influencerzy wykorzystują tylko swoje własne zasięgi do tego, aby ich zbiórki, nie wiem, z jakichś stronek właśnie na temat Ukrainy, żeby pomóc tym biednym ludziom, którzy uciekają przed wojną, żeby te zbiórki dotarły po prostu do jak największej ilości ludzi, żeby ludzie wpłacali, żeby zachęcić tych ludzi do wpłacania na te konkretne zbiórki. Uchodźcy z Ukrainy potrzebują na ten moment wyżywienia, jakiegokolwiek noclegu, nie wiem, środków higieny, czegoś, by zaspokoić głód swoich dzieci, w tym przypadku też noworodków, tak? No pampersy i chusteczki same się nie kupią dla noworodków, tak? Więc to nie jest podbijanie sobie fejmu, za przeproszeniem, tylko wykorzystywanie swoich zasięgów tylko po to, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi w Polsce i na świecie, aby pomóc Ukraińcom, którzy uciekają przed tą straszną wojną, która się aktualnie dzieje w ich kraju. Dodatkowo Nike jeszcze powiedziała, że są w Polsce osoby, którzy też potrzebują pomocy. Tak! I nie wiem, czy tak jest, ale no, na jakieś 80% jestem przekonany, że podczas tej całej sytuacji na Ukrainie są influencerzy, są twórcy YouTube'owi, którzy udostępniają inne zbiórki niż te, które aktualnie są też ważne dla całego świata i społeczeństwa. Bo tu chodzi o Ukrainę, tak? No jakby tak, inne osoby też potrzebują pomocy, ale na Ukrainie naprawdę dzieje się straszna krzywda tym biednym ludziom. Uciekają ze swoich domów, zostawiają wszystko tylko po to, by być bezpiecznymi. A my im staramy się pomóc poprzez jakiekolwiek zbiórki czy kupowanie im jakichkolwiek potrzebnych produktów. To nie jest tak, że my olewamy innych ludzi w Polsce czy na świecie. Też są ważni, bo też potrzebują pomocy. Ale Ukraina też w tym momencie jest ważna. W tym przypadku nazwijmy pomoc Ukrainie priorytetem. W ogóle zauważyliście, że odkąd zaczęła się wojna na Ukrainie, to nie było żadnej wzmianki o pandemii? Czy jak to Nike woli mówić, plandemii? Tak, ja też. Ale chodzi tu głównie o to, że Nike nabija się z ludzi, którzy aktualnie przejmują się całą sytuacją na Ukrainie. Są, według niej, to są ci sami ludzie, którzy bali się na początku i rozmawiali ciągle o COVID-19. Po tym screenie możemy stwierdzić, że według Nike ludzie są zaprogramowani przez różne media, telewizje i w ogóle, aby mówić i bać się jednego konkretnego tematu. Aktualnie o COVID-zie nic nie ma. Do momentu, kiedy wybuchła wojna, ludzie gadali tylko o COVID-zie, o tym, że się boją, nosili maseczki. Teraz każdy boi się tego, czy Putin czasem nas nie zaatakuje u nas w kraju. Albo gdziekolwiek indziej na świecie. Tego się teraz boimy. I według Nike jesteśmy po prostu zaprogramowanymi cyborgami, którzy tylko stoją i boją się i modlą się do Pana Jezuska. Oj! Panie Boże, tylko nie sprowadź nam tego Putinka. No sorry, ale
Raczej nie, tak niestety nie jest. Nie jest tak, ponieważ, tak jak już wcześniej powiedziałem, wojna to jest straszna rzecz i to nie jest zaplanowane, tak jak według ciebie COVID-19. COVID też nie był zaplanowany, tak? Wojna też nie jest zaplanowana. Dobra, przez Putina była zaplanowana, ale nikt nie spodziewał się, że gościu faktycznie zaatakuje. Wiecie, to jest kolejny przykład, jak bardzo nieczułą i chorą osobą jest Nike. I nawet do niej były wiadomości z pogróżkami za jej cudowne wyczyny. To niezłe teksty z Biblii, powiem ci szczerze. Może pora wymyśleć własnego puncha do ludzi, którzy w idealny, choć chamski sposób siebie potrafią po prostu wyjaśnić i twój spierdzielony stan umysłu. Psst, hej. Znaki. Znaki na niebie mówią, że Wołodymyr Załęski ma największe jaja na świecie. Ale te znaki symbolizują pewne symbole popkultury. Więc tak naprawdę nie rozumiem, o co chodzi tej osobie, o której dziś mówimy w naszym filmie, twierdząc, że prezydent Ukrainy robi znaki. Znaki. Pewno jej chodzi o to, że są to znaki szatana i że ludzi, którzy używają tych znaków, są dziećmi samego szatana i trzeba ich tępić. I tu nasuwa się pytanie. Nie to pytanie, choć to pytanie jest bardzo trafne, tak? Jakby ja naprawdę nie rozumiem, czemu ona przywala się do wszystkiego, co jest tematem tabu. Podobnie jak Maja Staszko, która wywaliła zestaw maty. Swoją drogą macza była bardzo dobra. Bardzo dobra była maczunia i polecam. Ale chodzi mi o to, że Nike naśmiewa i krytykuje wszystko, co jest na topie, oczerniając przy tym innych. Jakim prawem, ja się pytam kuźwa, jakim prawem można sugerować, że prezydent Załęski używa, nie wiem, znaków szatana, bo tak to rozumuje tego screena, którego dostałem od mojej przyjaciółki. Gdzie jeden z nich symbolizuje, uwaga, tutaj lekcja znakologii, symboliki, symbolizuje to przecież znak pokoju, tak? Więc naprawdę nie kumam dlaczego. Dlaczego ona twierdzi, że to są, nie wiem, znaki szatana i że Załęski powinien umrzeć, a Putin jest wielki i wszechmogący, jak Andrzej Knaga po prostu, nie? Kochajmy Putina. Tak. Niestety ciężko mi jest przez to przebrnąć i mam mieszane uczucia co do samej Nike. Ja już nie mam po prostu nic dodania od siebie, bo uważam, że postawę, jaką ona aktualnie nam daje wobec Ukraińców, jest po prostu chamska i nie do zniesienia i mógłbym tutaj zrobić godzinny materiał z bluzgami, z wyzywaniem dziewczyny, bo jest po prostu nienormalna psychicznie i powinna się udać do, nie wiem, psychologa, tak? Więc na ten moment zostawcie opinię, co myślicie na jej temat, na temat tej sytuacji całej, a ja lecę nagrywać kolejne filmy, bo mam dwa jeszcze w planie. Dziękuję bardzo, kochani, za uwagę. Trzymajcie się ciepło, do następnego filmu. Siema.